Mamy taki wielomian drugiego stopnia, w x równa się 5x kwadrat plus 6x plus 5. Teraz, zasadnicze twierdzenie algebry, które przypomnę tutaj, mówi nam, że każdy wielomian o współczynnikach zespolonych, no, liczby rzeczywiste są zespolone, wobec tego w szczególności tutaj może być, współczynniki mogą być rzeczywiste, stopnia n ma n pierwiastków, no i te pierwiastki mogą być zespolone. Innymi słowy, równanie w od x równe 0, czyli 5x kwadrat plus 6x plus 5 równe 0, ma dwa rozwiązania. Prawda? Tyle mówi nam zasadnicze twierdzenie algebry, że to równanie ma dwa rozwiązania. No i teraz zachęcam Was do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego znalezienia tych rozwiązań. No dobrze, no to jeżeli znaleźliście, to bardzo dobrze, jeżeli nie, to teraz ja postaram się je znaleźć, no i wtedy będziecie mogli sprawdzić, czy znaleźliście dobre rozwiązania. Więc przypomnijmy sobie może wzory na rozwiązanie równania kwadratowego, x1 powiedzmy 2, dwa rozwiązania, to jest minus b plus pierwiastek z delty, czyli b kwadrat minus 4ac, to jest tak zwana delta, czy też wyróżnik przez 2a, i tu jest plus lub minus, są dwa pierwiastki. I co? I równanie jest takie ax kwadrat plus bx plus c równe 0. Tak? Takie jest znaczenie tych współczynników abc. Czyli u nas b jest 6, a jest 5 i c jest 5. I to jest tak zwana delta. No więc spróbujmy zastosować te wzory do naszego równania tutaj. Czyli co? Delta. Nasza delta to jest 6 do kwadratu minus 4 razy 5 razy 5. Wobec tego to jest 36 minus 100, zatem minus 64. No dobrze, i do tej pory, jeżeli interesują nas rozwiązania rzeczywiste, to wiemy, że delta jest ujemna, wobec tego nasze równanie nie ma rozwiązań rzeczywistych. No dobrze, ale teraz tak, no, wiemy, że możemy wyciągać pierwiastki zespolone z liczb ujemnych, mianowicie pierwiastek z delty, prawda, czyli pierwiastek z minus 64. Wiemy, że liczby zespolone pozwalają nam wyciągać pierwiastki z liczb ujemnych i z każdej liczby rzeczywistej, czy też z każdej liczby zespolonej są dwa pierwiastki zespolone, no to jest plus minus 8i. Prawda? No jeżeli 8i czy plus, czy minus 8i podniesiemy do kwadratu, to jest 64i kwadrat, no a i kwadrat to jest minus 1, czyli to jest minus 64. Aha, no dobrze, czyli wobec tego możemy podstawić do tego naszego wzoru. Mamy dwa pierwiastki, x1 to jest minus b, czyli minus 6 plus 8i podzielone przez 2a, czyli przez 10, no i x2 to jest minus 6 minus 8i przez 10. No tutaj jeszcze można troszkę skrócić. Przez 2, tak? Czyli to jest minus 3 piąte plus 4 piąte i to jest x1, a x2 tutaj to równa się, tak? A x2 to jest minus 3 piąte minus 4 piąte i. Widzimy, że mamy dwa pierwiastki zespolone nierzeczywiste i one są do siebie sprzężone, prawda? Tu jest plus, a tu jest minus. Mają te same części rzeczywiste i przeciwne części urojone. Możemy zaznaczyć te pierwiastki na układzie współrzędnych zgodnie z interpretacją geometryczną liczb zespolonych, czyli to są punkty na płaszczyźnie, co jest to? Powiedzmy 1, minus 1, i teraz to minus 3 piąte, to powiedzmy tu jest minus 1, minus tu jest 1, czyli minus 3 piąte to jest co? Troszkę mniej niż minus, więcej niż minus pół, minus 3 piąte to jest, tutaj jest x1, mniej więcej tu jest x1, a x2 ma tę samą część rzeczywistą, a przeciwną część urojoną, czyli x2 jest symetrycznie położony tutaj, tu jest x2. Może jeszcze naszkicujmy wykres naszej paraboli, czyli 5x kwadrat, czyli w od x. 5x kwadrat plus 6x plus 5. No to co? To się
prawda? Liczymy tak, 5 razy x kwadrat plus 6 piątych x plus 5 w takiej postaci. No i teraz tu dopełniamy do kwadratu, prawda? Czyli to jest 5 razy x kwadrat, 6 piątych to jest 2 razy 3 piąte x. I co? Wobec tego tutaj musimy dodać, żeby mieć pełen kwadrat, to musimy dodać 3 piąte do kwadratu. Może napiszę 3 piąte do kwadratu, no ale muszę odjąć z powrotem te 3 piąte do kwadratu, no żeby mieć tę samą wartość. Tutaj zamykam nawias i to plus 5. Czyli tak, ten kawałek tutaj, prawda, ten kawałek tutaj to daje mi x plus 3 piąte do kwadratu. Czyli to razem będzie 5 razy x plus 3 piąte do kwadratu. No i co muszę odjąć? Ile? 9 25 przez 5, czyli 9 piątych. I tu mam jeszcze 5, które miałem tutaj, to 5. No to razem jest tak, 5 razy x plus 3 piąte do kwadratu i minus 9 plus 25, czyli plus 16 piątych, prawda? To jest postać wierzchołkowa naszej paraboli. No to teraz jak mamy postać wierzchołkową, to dosyć łatwo jest naszkicować wykres, prawda? Mianowicie wierzchołek będzie w punkcie, no to jest minimalna wartość, czyli x jest minus 3 piąte. Minus 3 piąte. Tak, minus 3 piąte. No i plus 16 piątych, czyli tu trzeba dodać 16 piątych. Powiedzmy, tu jest wierzchołek, no i to jest jakaś taka parabola. To jest wykres naszej funkcji w x. Teraz jeszcze jedną wątpliwość ktoś mógłby mieć, mianowicie czy wzory na pierwiastki obowiązują również w przypadku zespolonym? No i odpowiedź jest tak, dlatego że wzory na pierwiastek wynikają ze sprowadzenia tego równania do takiej postaci, prawda? Jeżeli to jest ogólna metoda dopełnienia do kwadratu, prawda? Czyli nasze równanie jest 5 razy x plus 3 piąte do kwadratu plus 16 piątych równe 0. Prawda? I teraz z takiej postaci no, wynika właśnie przenosząc na drugą stronę, zobaczmy, x plus 3 piąte do kwadratu równa się minus 16 25, prawda? Jeżeli zapiszemy to równanie w postaci ogólnej, dostaniemy dokładnie te same wzory na pierwiastki, niezależnie od tego, czy współczynniki są rzeczywiste, czy zespolone. W ten sposób każdy wielomian kwadratowy teraz już ma dwa pierwiastki zespolone, liczone skrotnościami zawsze. No i jeżeli te pierwiastki nie są rzeczywiste, to one właśnie idą parami, to są dwie liczby zespolenie sprzężone do siebie, prawda? One mają te same części rzeczywiste, a przeciwne części urojone i one zresztą, prawda, to nie jest przypadek, że one leżą, te części rzeczywiste leżą na tej prostej, one leżą na tej prostej, która przechodzi przez wierzchołek naszej paraboli. Przy tej interpretacji geometrycznej lig zespolonych, to ich części rzeczywiste są równe właśnie współrzędne x wierzchołka naszej paraboli.